Hej, cześć, tu Bruderfan, Antek i Tata. Słuchajcie, dzisiaj zjeżdżamy w naszym lesie. Patrzcie, z połamanych drzew tutaj, nie? I jedziemy Volvo, przepraszam, Steyrem, na dół ścieżką. Zjeżdżamy. Tutaj ciężki, kurde, przejazdy po takich ścieżkach. Justynka chodzi, ten zbiera gałęzie, jakby chciała rozpalić jakieś ognisko chyba. Ale nie wolno w lesie przecież, nie? Jedzie tutaj Steyr. Co ja mam z tym Volvo? Ojeju, ja to przed chwilą próbowałem rozwalić to nogą tutaj. Dawaj, Antoś, dalej jedź. Nie bierz tego, tego nie wyrwiesz chyba. Ruszaj, Antoś. Czekaj, już prawie mam to. Jest! O, jest, Antoś wyrwał. Chodź tu, Antoś, bo jedziemy to dalej. Gdzie to miało być? To nigdzie, to miało być tutaj na ziemi leżeć. Ruszaj dalej. No ruszaj, bo chcemy coś tutaj właśnie dzieciom pokazać, że jest taka zabawa. I dojeżdżamy, patrzcie, tutaj taki potężny zator. Przewróciło się drzewo, patrzcie, korzenie wyrwane. Gałęzie tutaj spadły, tam jeszcze jest takie iglaste. No i tutaj nasz bruder nie może przejechać. Antoś, jaką masz tutaj teraz receptę na to? Co to byśmy mogli z tym zrobić? Trzeba by było wezwać służbę leśniczą, żeby to oczyściła i chyba gdzieś to. No właśnie, służba leśna, gdzie jesteś? A mam tata przyjechać teraz. Chodź też, no. Biegniemy do służby leśnej. Jedzie służba leśna. Słuchajcie, John Deere śmiga, John Deere. Antoś jeszcze biegnie. Antoś, wait, tu jest służba leśna. Tata, a Justyna, do załadowania? Bierz siku. Bierz siku. A, o, to Justyna, ty weź Volvo. Dobra, to ja czytam na was. I zjeżdżamy. Podnieś ten lemierz na razie do góry, bo będziesz spychał tam gałęzie, dobra? Dobra. Dawaj, dawaj. Chodź, Justynka też. Ale zjeżdżają dzieci. A możemy się zamienić, bo mnie ścieżka, bo ja jestem wysoki. Zamienić się z... Justyna, to weź tego siku na przyczepę i Justynka, Jan też pojedzie i chodźcie. O, a Justynka jedzie tym zielonym, tak? Ten już się rozpędził. Pozderzał się tam chyba trochę. No ale dojechał na miejsce. Chodź, Justynka, weź go w rączkę i chodź. Co, kabina się odłączyła? To nic. Ja to zaraz naprawię. Poczekajcie, bo tutaj to nam wypada. O, na szczęście nic się nie stało. Ja to zaraz naprawię, daj. O. Justyna ma igiełki. No, teraz Ania przejmie. Patrzcie, naprawimy. To się bardzo łatwo naprawia. Gdybyście mieli taki sprzęt, to się nie przejmujcie. Wystarczy, tu są takie cztery dziury. Dobra, Justynka zbiera igiełki. Wystarczy to założyć i wsadzić, tylko kabina już jest naprawiona. O Jezus Maria! Antoś! Antoś by oczy wybił, tacie. Jezu, to zbiera... taka rózga na chyba Justynka na Justynka ma jeszcze igiełki! Dobra. W ogóle to cześć, bo się chyba z wami nie przywitałam. Dobra. Słuchajcie, ja teraz będę operatorem, a tata się będzie bawił. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy na miejsce. Antoś! Jeszcze tata tu. Dobra, już nie dokładaj, to nie jest ognisko. Dobra, co teraz robimy, Antoś? Jaki masz plan na usunięcie na ten zator, co tu zrobimy? Że tym prądkiem z wyciągarką i tym stajemym wyładowaczem wyciągniemy to. Dobra, to może tak, najpierw cofnijmy tutaj Volvo. Okej. Volvo przejedzie tak, że będziemy ładować na niego. Tutaj, jak widzicie, ten może złapać. Steyrem można złapać gałąź. A może pierwsze tym, John Deere'em, co? Dobra. Tata, ten ma... Zaraz będziemy szukać, Justynka. Tutaj możesz, o, zobacz, ile masz koło siebie. Zobacz na lewo. Spróbujmy jeszcze John Deere'ami. Patrzcie, ja przyjeżdżam tym John Deere'em leśnym, tym siku. Tutaj mam takie coś. To jest, się tak otwiera. I kiełki. Łapię teraz gałąź. Patrzcie. A ja mogę wziąć kilka, tata. I teraz. Wyciągamy, Justyna, tą gałąź. Oj, tu się trochę... Muszę go tutaj lepiej złapać. Mogę ręką to trzymać. I wyciągamy. Dobra, Justyna, będziesz Steyrem ładować.
Już teraz ma. Antoś, co robisz, Antoś? No ja tutaj owiązuję. No. O, tu mamy gałąź, Justyna. I co, może ją ciężko? Złamiemy, co? No. Zablokować? O, złamiemy tą gałązkę. I wiesz, dobra, gdzie ją, próbuj. Wiesz, gdzie ją damy? Czekajcie, na bo Volvo. Mama, czekaj, bo jeszcze... Na przyczepę. To się powinno tak ściaśnieć. O. I co, Antosiu? Owiązałeś już? No nie, wiążę. Jeszcze ta chwilka. Mhm. Dobra. I patrzcie, wyciąga. Kilka gałęzi. To no, weź, uważaj, wyciągaj bo w tamtą Volvo stronę. Wjedziesz. Dobra. Cofa, cofa. Tam z tyłu mieliśmy też taki hak, ale nam się popsuł w tym leśnym. Tata, potrzymaj na chwilę, muszę chyba Antkowi pomóc. Co się stało? Znam się podać mu chusteczkę. A, no, no bo... Chusteczka jest potrzebna. Proszę, Anti. Proszę, Antosiu, chusteczka. Antoś się poddaje. Możesz. Pamiętaj, Antoś, żeby nie wyrzucać tej chusteczki tutaj nie, do lasu, bo nie wolno śmiecić w lesie. Ludzie są tacy niegrzeczni, że wyrzucają. No, dobra. Tata, spróbuj może sztajerem. Ja sztajerem teraz będę próbował. Tata próbuje sztajerem. Volvo może tutaj przekręcimy. Tata przestawi jeszcze sztajera, Antoś coś tam dalej robi. Sztajera nie przestawi, Volvo przestawi. Volvo. Tata mylił się Volvo ze sztajerem. Sztajera z Volvo. Antek, gdzie? To w drugą stronę miałeś dać. Oj, oj, oj. Antoś tutaj jeszcze... Dobra, Antoś, podjedź, będziesz próbował drugi raz, zobaczymy. Uwaga, ładuję. O, ale tata, wielki transport. Patrz, Antoś, tata, jaki transport wziąłem. Masz, Antek, też więcej obwiąż. Może tata ci zaraz pomoże, co? Poczekaj, to... Tata, a to tutaj mam zostawić. Dobra, niech będzie. Ojeju, patrz, Justyna. Tata, pomożesz Antosiowi więcej za ten? Tak, tylko złamię tutaj te gałęzie. Dzięki, Justyna. Oj, przepraszam, kamerę złamałem. Justyna też wozi, siku. Ale gałązek tutaj mamy. Antoś, już dawaj więcej, obwiń. O, ale ja i tak dużo. Ale teraz Antek zaczepił. Wyciąga jakąś gałąź. Taką wielgaszną. Mieli kołami. Co? No wróciło się. Tutaj tak się zablokowało. To daj, ja to ten. A była obwiązana od kilka, a się zrobiła. Wiecie, jak zrobimy? A, no bo ja tego nie dałem. O, tak damy, tak. Czego nie dałeś? Nie ciągnij mi to. Czekaj, Justyna. Justyna też trzyma. Dobra. Justyna, nie siadaj, wiesz, bo jest za mokro, nie masz takich spodni. Dobra, Antoś, cofaj. Też mam mało. Ciągnij. Ciągnij. O, Justynka ma mało. O ja, ale wielko. Koła mielu. Czekaj, ci pomogę, jeszcze drugi traktor. Dobra, mamy dwa traktory. Tata, no bo tutaj gałązka jest. No to nic, dawaj, zobacz. Ciągniemy na dwa traktory. Jezus Maria, co wy wyciągacie pół świata? Tutaj się nam wkoła. Ale sobie radzą. Ojeju, Justyna się przewróciła. Chodź, pomogę. Trzeba dać do mechanika, to jak to leśny, bo... Ale patrzcie, jest tutaj zaczepione. Dwie duże gałęzie, dwa traktory, musisz jeszcze sztajera złapać. Nie, bo ja... Co, już sam dasz radę? Ale nie masz podwójnych kół, Antoś. Dam radę. To czekaj, podjadę tym. Dobra. Tata, wiem, ty popchaj ładowaczem z przodu. O, dobry pomysł, tylko muszę ustawić sobie tutaj chyba statyw. Albo mama, weź to trzymaj, a ja popcham... Tutaj jego ładowacza. O, jaka wielka ten, jaki wielki transport. O, Justyna wam jeszcze dokłada, żeby wam nie było dzięki za lekko. Justyna. Czekajcie, zobaczymy. O, ja to sobie tak. Tata już ten. O, ja już dokłada. Dobra, jedziemy. Antoś, aż ej, Justyna, nie ciągnij. Justyna, ciągnij w tą Justyna stronę. W drugą stronę ciągnie. Justyna, tam mi pomóż. Tą stronę. Tamtą stronę ciągniemy. A, wyciągałka się wyczepiła. O nie. Nie ciągnij okay. W tą stronę już tylko, bo się popsuje. Dobra, to ściągnij. Jedziemy. Jedziemy w tamtą stronę do góry, Justysiu. O ja. Dobra, Justynka pomogła. Już dzięki. Odczepiamy. I uwaga, co teraz robimy, Justyna, z tymi gałęziami? O tam? Stamtąd właśnie je do Volvo Justyna chyba chce dać. Do lasu, co? Nie. Ja na wyciągarce, żeby to było na Volvo szybciej. Chodzamy, ja tutaj. Trzymam. Na Volvo. No to zobacz, jak na smyczy.
Patrzcie, Antoś jak to smyczy. Antoś już się ten przyzwyczaja, jak będzie miał kiedyś psa. Może. Proszę, postawa. O, dziękuję bardzo. O, ale będziemy mieli załadowane tutaj drewna. Patrzcie, jak na jakieś ognisko. Chociaż teraz chyba nie wolno palić. W ogóle w lesie nie wolno, nie? No nie, nie, nie. A miałem takich sąsiadów kiedyś, co codziennie w lato chodzili, taki mały wózek gałęzi przynosili. Wyobraźcie sobie. I potrafili nam nawozić przez całe lato tyle opału, że im starczało na, chyba na większość zimy. Tam przepalali chyba tym tylko. Tu Antoś chyba znowu zabija. Taki chrust to się szybko wypala, nie? O Jezu, jeszcze jedna gałąź. Justyna pomaga tacie. Tata, ja nie wiem, czy wy dacie radę. Dobra. Justyna, czy my damy radę przejechać? Bo ja już ten Volvo chciałbym wyjeżdżać. Słuchajcie, bo te Volvo już jest strasznie napakowane. Okej? Tak, okej. No to dobra, to ja ruszam chyba Volvo, dobra? Dobrze, patrzcie, że w kabinie wszystko widać. Tutaj jest szyba i wszystko widać. Ruszam. Ojeju. Patrzcie. Kurczę, ciekawe, czy to się nie rozwali ten transport. Ła, tata, dobrze ułożyłeś, masz wprawę. Ale... Tato, ale jaka wielka góra. Dasz radę wyjechać? Antoś, dawaj sztajera. Antek, dawaj, gdzie ty jesteś? Antoś dalej wiąże. Zobaczymy, co tam Antek związał. Antoś, to zaraz będzie druga dostawa. Dobra, Justynka, ja ruszam. Sztajera bierzcie. Może tym białym traktorem, dobra, tak? Zaraz, ale tylko... Tata, zobacz, ile ja już... Tata, jeszcze ostatnia tutaj. Antek, zobacz, jak pełno. Nie wiem, czy się zmieści. Ajajaj. Możemy to przenieść. Teraz już trzeba przenieść. Dobra. Co trzeba przenieść? No gałąź. A, dawaj sztajera. Dobra. No tutaj jest sztajer i weź mnie popchnij tym ładowaczem, niby, że mi pomagasz temu Volvo podjechać. Ja myślałam, że ja ci to mam załadować. Jeszcze? Nie, nie, bo już mam full, patrz już. Czy on jest przepełniony? Weź mnie popchnij od tyłu, dobra? Okej. Okay. Dobra. Dajecie radę? Zobacz, on to jaka wielka góra przed wami, zobaczcie. Taka wielka góra, muszę tam podjechać. O ja, transport wam się rozsypuje. Ja, dobra, Antek, nie, dawaj. Nie rozsypuje się. Nie. Zgubili transport. Ja mam dostawę. Justyna ma dostawę. Kabina mi skręciła. Nikt się tego nie spodziewał. O kurczę. O, Antoś gdzieś pobiegł. A pokażę wam jeszcze od tego... Od tego John Deere'a z Siku. Zobaczymy, co tata nam chce pokazać. Tata, co tam masz? No bo on tutaj ma jeszcze taki spychacz i to też jest do drewna. A tu chyba jeszcze było taka, nie? Co? No leży tam, aha, bo Justynce się spadło. I to jest takie coś, że jak były bele, to normalnie je przepycha, nie? Po prostu przekulga się. Jak jest już pocięte drewno, to normalnie można je torować sobie drogę po prostu, nie? Albo układać, nie? Podrzucać. Dociskać, nie? Żeby to tam było chyba na też kupce tak... na przykład, albo spychać. W ten może sposób też do czyszczenia terenu jest dobre, co? Zobacz, jak to, o. No. Co jest to? Tata, musisz to złamać chyba, o to chodzi, tak? Patrz, Justyna, jak się łamie, patrz. No. Kolano. Tadam. Tata, zobacz, mogę rozłupać gałąź. Chyba dziurę zrobiłem, Ania, w nowych spodniach. O ja. Nie, żartowałem. Justyna, jaka zaskoczona. Tata, zobacz. O, Antoś coś tutaj stworzył. Co? No bo tutaj mieliśmy takie kleszcze do drewna, tak, ale one się złamały. Tata, ja będę rozłupywać teraz drewno. A. No mniejsze kawałeczki, taką piłą tak, jakby. Że tak strzela, nie? No. Słuchajcie, jedziemy dalej. Volvo, wywieźć, tutaj jest nasz cel, żeby wywieźć te gałęzie. Dziękuję. Co mam złamać znowu? Nie mogę, bo trzeba wywieźć. Chodź. Jedziemy dalej, uwaga. Na razie tą gałązkę tutaj dam. Tak. Ruszam. O Jezu, to... Antoś, dawaj tego sztajera, trzeba przytrzymać. To mi tutaj spada. Dobra, już teraz zbieraliście. Tata, tutaj!
skręcaj w lewo. Ale on styka i się ciężko robi. Ty, gdzie żeś tego tak ciepnął? Tata, przewrócił się. No dobra, słuchajcie. Tata, wysypuje. Drewno wypadło i wyjeżdżamy. Uwaga. Teraz trzeba jeszcze uratować Sztajera. Kto o, nie. Tu? Może tym, do drewna. Co, Antek, uda się? Dobra. Dobra, czekaj, dawaj linę. Nie, 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 może liną go pociągniemy. A to się liną, pokaż. Ja go wiem, jak zaczepić chyba. O, chłopaki zaczepią. Ciekawe, czy rzeczywiście... Myślisz, tata, że to wytrzyma? Wytrzyma na bank. W realnym życiu raczej nie. Tak. Jezu, to są stare, mokre liście. Co ty masz, Justysia? Może być, dawaj na Volvo. Dobra, to jest cofaj. Znaczy, ruszaj, to pociągnie, no. O, jest! Zobaczcie. Udało jedna się. Jedna konstrukcja się udała. Bardzo mocny, widzę tutaj splot. Zaczepienie. No. O, kogut. Zobaczcie, tyle czasu to trwało, a tak jak zwykle latające traktory. Justyna, to dawaj od Sztajera. A on ma krokodylka, zabierz mu i będziesz sobie tym krokodylkiem ładowała listki. Chcesz? No, tym ładowaczem, co ma Antyś, patrz, złapał gałąź i jedzie z gałęzią, widzisz? Tata, tylko że jakaś chyba za wielka jest. Serio? Matej, potrzymaj, muszę teraz Justynce dać chusteczkę. Tata, zobacz. Pokają. Ej, jest dobra, co jest? Na pewno da radę. Weź jakąś mniejszą może. Weź sobie ten traktor. No. Justysia, weź, a może tą, Justynia? Ona chciała liście ładować. A liście, dobra. Tata, tą? Muchaj. To? Myślisz? O, wiem, weźmy to. O, to by było dobre. Ej, ale to też chcę. Ale Justynka ma teraz liście załadowane, no to za chwilę się zamienicie, Antoś. O, jedzie Justynia, patrzcie. Tata, tutaj z korzeni coś ułamiem. Z korzeni chcesz coś ułamać? Myślisz, że tam da radę? To drzewo niedawno co się przewaliło, to jeszcze pewnie są mokre korzenie i bardzo trudno je ułamać. Dawaj, Justyna, dawaj, dawaj. A ty co, jesteś zajączkiem? Co ty, zajączku, tak skaczesz? Pewnie była naruszona. Posu, tam są liściaki. Dawaj na przyczepę tam do Volvo. Podjeżdżam do ciebie. Dobra, wysypuj. Słuchajcie, trzeba tam jeszcze oczyszczyć całą trasę. No. O, tak możesz zrobić, tym siwym, patrz. Tym szarym, nie? O. Wysypane. Dziękuję. Druga wersja lecie. Jedzie druga wersja. A Antoś, patrz, ale się poślizgnął tam coś. Tata. Co ty masz? Jakieś drewno osikane chyba, co? Nie. Żartowałem, Antoś. No, co by tam miało osikać te drewno przecież? Nieprawda, Antosiu. Psy sikają w takich miejscach. O, jedziemy tam. Jedziemy tam niżej, słuchajcie. Ojeju. Tata, mogę wziąć tą gałąź do domu? Wygląda na to, że chyba nie. Antek. Ania, zobacz, co on robi, no. Jakie to jest. Chodźcie, dawajcie tutaj te maszyny i oczyszczamy do końca drogę. Dobra. Justyna, dawaj, trzeba tego krokodylka. Justynka, daj ten spychacz. Tata, tutaj. A co to jest za drzewo, że jest takie gładkie? Osika. To je się sikało? Buk albo dom. Przyczepę, dobra? Twarde drzewa mają taką kolę. Buk albo dom. Pakuj, bo Antoś ci się nam nie chce pomagać. Pomagam, tylko że wy mi nie dacie Sztajera. Dobra, Justyna, no ładuj. Ja ci tutaj pomogę, no. Dobra, zamykaj krokodyla. Dobra, nie mogę zamykać. Jak to? Pakuj. Na przyczepę. Antoś, nie gałęzie, już te liście. Brawo, Justynka, patrz. I tu, brawo, super. Ale załadowała liści dużo. Antoś, to zaraz ty będziesz ten. Ty, Antoś, ty będziesz zamiatać tym. Taką gałązką na boki. No, podjeżdżaj, dawaj, o. Justyna. Patrzcie, Antoś zamiata w lesie. A Justyna ładuje. I kto tu jest prawdziwym pracownikiem najlepszym? No. Chyba Justynka jest bardziej pracowita. Chociaż Antoś też pracuje. Oczyszcza las.
Antoś, możesz wyjechać, my tu zostaniemy. Dobra, Antoś, wyjeżdżaj tym żółtym. Dobra, macie miotłę. No. Ja tu jeszcze zostanę. Wyjeżdżaj Volvo. O Jezus Maria. Gdzie to wysypujesz? Dobra, kipruj. Pod drzewo. Kipruj, Marian. O tata, wiem, na to. Dobra. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, wracaj i już tam już mało zostało. Nasza akcja leśna, słuchajcie, chyba dobiega pomału. Co się stało z tym traktorem Justyna? Co on tak stanął dęba? O nie, czapka spadła. A to co się stało z sztajerem? Co się stało z tym sztajerem, słuchajcie? A to teraz ty ładuj. Sztajerem, dawaj. A Justynka, ty pozamiataj tutaj, jak umiesz, dobra? O, bardzo ładnie. Antoś ładuje, uwaga, podnosi. Pompa hydrauliczna daje ostro, ale podrzuciło. Aż wszystko mu rozwaliło. Pompa hydrauliczna trzyma. Justynka, Justynka zamiotła nam kamerkę. Tak? Nic się nie stało. Jak no, to Mantek idzie? Uwaga. Mam jeszcze coś ci zgarnę? O, trochę ci się porozwalało. Dawaj, zgarniaj! Dawaj. Jeszcze za kubkę. Ej! On nie chciał Justysia. No dawaj, Antoś, jeszcze ostatni. Tutaj, tutaj. Tutaj ten transport jeszcze ostatni. Musimy przejechać dalej. A gdzie my nie będziemy? No bo tam nasza trasa czeka. A tutaj było zablokowane przecież przez powalone drzewo. Miałeś? No. Taka akcja, to ty nie wiesz co ty... O, ale złapał, co? No. Dużo. Ty, te liście to się dobrze ładuje, nie? No. Bo one już są takie... Nie, te liście są fajne do zabawy. Takie mokre. Takie, no, nie jest tak sucho w lesie. Przeżarte już. Wszystko przeżarte. O, patrzcie, jaki to jest robota idzie, praca. Już tyle mogę? Antoś, zbieraj, zbieraj, dobra. Jeszcze raz. No, jeszcze ostatni raz tutaj nabierz i wysypiesz. A to są szystołka i sobie wiotła. I będziemy dalej, wyłączymy film, a dalej będziecie sobie mogli hasać po tym lesie. Pójdziemy, będziemy opowiadać o lesie. Słuchajcie, o liściach. Zamianaj! Dobra, jedźcie Volvo. O zwierzętach. Dobra, Antoś, chodź, wysyp tutaj na ten pień, co ostatnio, dobra? Co mam na ty chciałeś zrobić? Dobra, dawaj, jedź. Dawaj, Antoś. Dobra. Chodź tutaj, patrz, na ten pień, dobra? Co ostatnio tutaj wysypałeś? Antoś się boi, że ty tu umiotłeś chyba. O, tyłem, w lesie, żebyś się nie potknął. Dobra. Tutaj jest strefa wyładunku, Antosiu. Ojeju. Co to się... Ręką. Co to się stanęło? Ja ciebie, Antoś. Dobrze, że o tej porze nie ma kleszczy, co, Antoś? Nie ma? Tata, czarownica, co to jest ten dom? Naprawdę nosek jak czarownica. Justyna, ty nie jesteś czarownicą. Nie masz nosa jak kartofel. Nie masz takiego głosu. Dobra. No to co? Chyba już jest... No to teraz możemy przejechać w dół, co tata? Chyba tak. Droga już jest oczyszczona. Pozamiatana, dzieci pozamiatały tutaj, Justynka i Antoś tymi gałęziami iglastymi. Słuchajcie, i myślę, że możemy sobie spokojnie. Tata, to szczerze, że dzisiaj szybko z tego lasu nie wyjdziemy, bo oni tak całą drogę będą zamiatać. No tak, a jeszcze tam, nie wiem, pójdziemy chyba tam na dół i zobaczymy, bo jeszcze sobie pochodzimy sobie. Dobra, sprawdźmy teraz, czy damy radę przejechać, słuchajcie. Czyli to już jest końcówka. Uwaga, prostuję tutaj kierownicę i uwaga. Zobacz, czy da radę przyjechać. O Jezus. Ja ta dałem, że to tak zwisa. Co on? O Jezu, patrzcie, co tu weszło. Widzieliście? Co weszło? Jakiś... O! Ale jak się opona wygięła. Jakaś szyszka. Bobek. Bobek dzika. Tata, patrz, jak drzewo zwisa z takiej przypadki. O ja, ale fajnie, co? No. No dobra, przejedź jeszcze Volvo i przejedź tym John Deere'em małym. Tata, zobacz, zmiał się. O Jezu. No przejeżdżaj, Antoś. Dobra, ten przejechał, teraz ten John Deere, uwaga. Tam kabiny. Kabinę wezmę potem do kieszeni. Ojeju! Ale go zawrócił, zarzuciło go. Woo! No i dalej pojechał. Ale świetnie. Bardzo ładnie. O, Justynka, patrzcie. Justynka robi chyba kuchnię tutaj. Na tym drzewie będzie. Jest czarownicą.
Dobra, Ania, dawaj go, jeszcze przejedź nim i... Bo już tutaj oczyszczone już wszystko jest. Jeszcze dalej droga nie spójrzcie. Już, sekundę. Sekunda już minęła. Musimy dodać cały dzień. O, ten leśny też jest fajny. To jest zwykły traktor z takim... To jest się nie udał. Bo on musiał być chyba. Dobra. Tata pomoże. Dobra, wyjechały. Wszystkie wyjechały, przyjechały. Droga oczyszczona. Dziękujemy wam bardzo za... Dziękujemy wam bardzo. Antoś. Uwaga, jeden za wszystkich. Kto wygrał? Jednego. Kto wygrał? Bruder. Czekaj. Bruder. Dobra, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszą zabawę. Trzymajcie się, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. I do zobaczenia, cześć.